Zobaczmy kolejną ramkę. Pyk. Druga strona również. Zdemontować liścia, czyli paski z kwasem szczawiowym w osłonie z gliceryną. Dobra, zobaczmy tą rameczkę, jak się to tutaj ma. No, zobacz Elvis, środek ładnie z rameczką już jest pozamykany, pół na pół, 50-50, czyli część robaczków już jest zamknięta, pszczółek, część jeszcze jest, jeszcze są młode robaczki, także matka tutaj robi zadanie. Jedzenie mają, któryś z moich tutaj korespondentów, jak widziałem, ostatnio wspominał, że mają troszkę jakby mniej pokarmu. No ale z drugiej strony jest już ich na tyle, że sobie radzą, zbierają nektar, więc wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, żeby je dokarmiać. To sobie już one muszą we własnym zakresie dawać radę z jedzeniem, z pożywieniem, ale tutaj widać, że ta rameczka jest ładnie też właśnie przejechana z jednej, z drugiej strony. Ok. I tutaj też widać pszczółkę z pyłkiem. Także jest ok. Chowamy tą ramkę. Tak jest. Do środka. I zobaczymy kolejną. No, to jest mały ulik. To tu się za bardzo nic nie dzieje. Najważniejsze, że dzieje się dobrze. No, tak by to wyglądało, że się dzieje dobrze. Ok. Tutaj z tego paska szczawiowego one próbowały usilnie wyczyścić, usunąć ten pasek. Stąd takie były właśnie wygryzione i do budówki ponanoszone. Tak, tutaj w tym miejscu. Dobra, zobaczmy tą ramkę. Jak się ona ma? Może matkę uda nam się znaleźć. No, spokojnie. Widać, że w tym miejscu, gdzie był pasek, jest mniejsza część jakby odbudowana. Ale tak ogólnie, no to fajnie. Fajnie, co? No fajnie, bo są, widzę, robaczki młode. Młode robaczki są. Czyli matka czerwi. Knotki też są. O, tutaj jest pszczółka z nóżkami. Przynosi jakiś pyłek żółty. Także tutaj fajnie. Zobaczmy drugą stronę tej ramki. No, druga strona ramki jest zaknotkowana. No, czyli tutaj matka pięknie przejechała tą ramkę i ją zaknotkowała. Po tej lewej stronie mają pierzgę. Po prawej stronie mają miodek przyniesiony, czyli jakoś się tutaj pomału radzą. Ok, myślę, że tutaj nic więcej się nie dzieje. Szukam tutaj trochę, jakiś jest dziwny taki popłoch, tak jakby tutaj matka miała być przy takiej części ruchliwej. Zdarza się, że właśnie matka gdzieś tutaj się
pojawia. Chciałem ją gdzieś tutaj zerknąć, znaleźć, ale nie widzę. Ok. Myślę, że możemy tą rameczkę im włożyć do gniazda. Tak jest, włóżmy im. Ok. Ramka włożona. Tutaj spróbujemy kolejną rameczkę zobaczyć, jaka tam sytuacja występuje. Zdemontujemy pasek. Narzędzie odłożone. Okej.